17 marzec, czyli irlandzkie, tradycyjne, mega popularne święto Patryka, obchodzone na całym świecie. W Irlandii Północnej jest to dzień wolny od pracy. Ludzie świętują. Z czym się nam kojarzy święto Patryka? Z Patrykiem. A nam Polakom? A nam Polakom z okazją do tego, żeby poznać kulturę irlandzką, posłuchać muzyki irlandzkiej, spróbować piwa irlandzkiego, ewentualnie whisky irlandzkiej. Myślę, że to jest standardowe wyposażenie każdego Polaka, tak? Gdzieś wieczorem, gdzieś przy imprezie, także jak najbardziej. Dzisiaj może z racji na to rzucę się na jakiś Irish. Ja oczywiście, że tak, z chęcią. Naprawdę. Ale zamierza pan gdzieś wyjść do pubu, czy... Tak, pewnie ze znajomymi wyjdziemy. Oficjalnie w święto Patryka pije się Guinnessa. Guinness jest to świetne piwo irlandzkie sprzedawane w 100 krajach świata. Produkowane w różnych stylach. Najczęściej jest to klasyczny stał, czyli ciemne, wytrawne, robione z dodatkiem palonych słodów. Przez to jest ciemne i wytrawne. Najpopularniejsza wersja, którą my polecamy, to jest wersja z nabojem azotowym. To jest wersja w puszce, to jest tak zwany mini keg. Puszka zawiera plastikową kulkę, która posiada w środku azot ciekły. Po otwarciu puszki ten azot się uwalnia i piwo wtedy jest nasycone i dwutlenkiem węgla, i azotem. Azot powoduje, że w tej chwili nie zaprezentuję tego, ale występuje piana na wysokim poziomie, bardzo trwała i taka bardzo kremowa. Przez to piwo jest bardzo efektowne i przyjemniejsze w odbiorze. W naszej ofercie tylko w dniu dzisiejszym mamy zielone piwo. Bazą do tego piwa jest pilsner, zabarwiony na zielono, tak by się kojarzył z Zieloną Wyspą, Irlandią oraz patronem Irlandii, świętym Patrykiem. Nie, jeśli chodzi o świętowanie, chyba raczej nie nastawiam się na ten dzień, tak? A lubi pani zielone piwo? Wiem, że to jest akurat tak, patron zielonego piwa. No, myślę, że to warte spróbowania, tak? Więc każdy, jeśli chciałby, no to zachęcam. Pił pan zielone piwo kiedykolwiek? Zielone piwo, tak. Jak smakuje? Bardzo dobre piwo. Jak jechałem na rowerze wczoraj, to właśnie też mnie zapytali o to. I wypiję chyba to piwo zielone. Jak będzie gdzieś wypić, to wypiję. Nie sprzedajemy zielonych piw, ponieważ najczęściej zielone piwa to tak. Po pierwsze zostały wypromowane marketingowo poza Irlandią. W Irlandii nie są popularne święto Patryka. Tam się pije głównie Guinnessy, pije się whisky irlandzką, czyli Jamesona, Lamordiu. Mamy też inne, bardziej zaawansowane, bardziej wyrafinowane. Mam znajomych, którzy mieszkają w Irlandii i podpytałem, co piją Irlandczycy. No i Irlandczycy młodzi piją wszystko. Z Irlandią także kojarzą się piwa ciemne i na ten dzień także posiadamy w swojej ofercie piwo ciemne, milk stout. Piwo z dodatkiem laktozy, więc jest delikatne, słodkie,